Witam. Wczoraj 3 listopada, tak jak tutaj widać, 2023 roku, zakupiłem akumulator Starline 45 amperogodzin, 12 V, jak widać 400 amper zimnego prądu rozruchu w normie EN. No i co mnie zaskoczyło, właśnie dlaczego kupiłem, bo zareklamowałem akumulator ENRG Wintercars, właśnie który, gdzie było deklarowane 540 amper prądu rozruchu w normie EN, a wykazywał tylko 460-470 maksymalnie. No więc, że miałem już poprzednio problem z akumulatorem Bipower węgierskiej firmy, który też tak samo pokazywał i siadł mi po prostu po 2 latach, kiedy akurat się gwarancja skończyła. No to 2 lata to jednak za mało, a był bardzo dobrze eksploatowany. Więc tamten zareklamowałem, a no, na czymś muszę jeździć, więc w tym czasie zanim reklamacji tamten, zanim dotrze do końca ta reklamacja, to kupiłem właśnie tego Starline'a. No i zobaczcie tutaj na Conwayu, jakie będą wskazania. Czyli tak, poza samochodem, tak, zwykły akumulator, tak, EN norma, 400 amper i według pomiaru 428 amper pokazuje z deklarowanych 400, czyli 28 na plusie przy 13,05 V napięcia. Także i naładowany jest ok i sprawność też 100%. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam.